godziny? Komod. 12, 11. 5 godzin można jeździć. No. Ale tutaj nie wieje. Górę tam obejrzymy? Obejrzymy tę górę, tak. Żeby się nie odpinało. A to z powrotem będzie jakoś nie. To powinna być do tego miasta. Zaczynamy rajza w miejscowości Chełmek na terenie. Oho, troszkę nie fajnie pod te znaki tu jechać. Zaczynamy dzisiejszego rajza. Muszę chałupie łożyska podokręcać z przodka. I szczewiki robią, czyli buty. Niestety prognozy są dzisiaj takie, że dzisiaj moloć. U nas szaleje halny, tutaj halny nie szaleje, ale pojawił się niestety deszcz. To jest informacja mało optymistyczna. My mieli w czas rano wyjechać. Mikaj teraz. Jakiś i cuk tu słyszeć. Ja, może w tym tu najadę. Niedawno, że Chełmku nie był. W tym rejonie tu jest myjnia, dobrze wiedzieć. I mamy nadzieję, że to już chyba ostatni taki weekend na rowerach. Że wracamy na narty. Od następnego weekendu wszystko na to wskazuje, że tak się stanie. Bowiem w prognozach się pojawił zima. Dobrze, niech się zima pojawił. W końcu styczeń to ma być zima. Narty, śnieg, a nie deszcz, wiatr i rower. I mamy tutaj ten most. Czyli jego pozostałości, co były w ostatnim filmie. Teraz już mamy tutaj most od strony galicyjskiej. Kapliczka była z lewej strony. Nie ma tu śladu, ale niestety chyba się nam to dzisiaj nie uda. Coś mi tu zaczyna pryszczeć dość fest. Tu ktoś i opieruna. Tapczan jakiś
Nie. To nie ma kapczan. Taka informacja, jo, był tydzień temu dokładnie po tamtej stronie przemszy. Tam my szukali słupka. Informacja jest taka, że ten most został zwalony przez wycofujące się polskie oddziały przed hitlerowcami we wrześniu 1939 roku. Tu był taki most, taki kratownicowy. I od 1939 roku nie jest on odbudowany. Jak widać tutaj po tej galicyjskiej stronie też burdel. Śmiecio nawet jak wsi, puzzle tutaj są. Hasio nawalone wszystkiego jakoś i tu jeszcze ktoś tam się stronie nie ma trące ktoś i zrobił. Koło przemszy wszystko też nawalone. Schizlung. O. Schizlung tu stoi. Tu jeszcze znak drogowy jest z pewnością z czasów II Rzeczpospolitej. Tam do góry, na tę górę się jest. Czyli tu już była Polska. Zresztą przed rozbiorami, bo tutaj już możemy gadać o rozbiorach. Po tamtej stronie nie. Tam były Prusy, tu była Polska, a później już od 1772 roku Austria. I właśnie takich słupów austriackich będziemy dzisiaj szukać. On powinien być kajś tam. Tam my nic nie znodli, to tu pojedziemy. I teraz mamy ten most. Z prawej to co raczej zostało z tego mostu. Rzeka Przemsza, oczywiście ktoś to musiał już popisać. No bo oczywiście nie dałoby się. My są po tej gorolskiej stronie. Pieniądze są kwintesencją bytu, a naprawdę ich nie ma. No, zgodziłbym się z tym tekstem. Dobra. Mamy jakiś słupek. Wygląda na stary. Ale bez dystynkcji. Trudno powiedzieć, co to w ogóle jest. Nie ma nic opisane. No, ale to nie ma nic opisane tu. Nie ma opisane. Tego ostatnio nie widziałam. Jakoś przeoczyłam. Jakiś futbol. Ludzie z psami spacerują. Ale to ma jedynkę. Jedynkę mo? Widzisz? To jest pośredni.
No popatrzcie, że moje jedynki. Że ja jest jakoś jedynka wyryto, ale jest inny niż tamte. No po tej stronie jest. Ale to nie ma znaczenia. Tu nie ma nic. Jakoś jedynka jest. No ma jedynkę, czyli to jest pośredni. Może być 100 metrów od tego. Myślisz? To prawdopodobnie z drugiej strony też powinien być na Śląsku tam. Nie, bo przyłaziłam tam i nie było. Czyli mamy już jakieś znalezisko. No, nie jeden by już zawału dostał przy tych psach. Nie, no godą, że Bożyna to by już chyba zawału dostała. O, a ja by była niemiłosierna. Mnie tam psy nie zawadzają. Jakiś płot był ku przemszy. Słupka tu żadnego nie widać. No niestety coraz to bardziej zaczyna ciulać. Widzicie to? Wszystko puszczo. Gdzie szlak trafi wszystko i... I nie będzie nic, jak przyjdzie teraz zima. Pół stycznia mamy stracone, jeśli chodzi o skirajzy. Tutaj się nic nie działo. Idziemy łoboczyć na ten nasz brzeg śląski. Gańba się przyznać, ale jest w Gorollandzie. A tam, na śląskim terenie też nic nie widzę. Żadnych słupków w oddali. Tam już dalej jest zalew Dzieczkowice, inaczej i Mielin. Kurde. Co to w mordę jest? Bumby? Ale by były jaja, jakby to były bomby. Ale to nie są bomby, bo jakby były bomby, to był dawno tutaj nie żył. Ale ponoć pioruna nie trafi. Się coś ich hajczyło. Coś wygorane tam jak sisy w burdel. Idziemy tu tam obejrzeć te schrony. Ja tu już kiedyś był, ale dawno temu. Tam dalej jest zalew Imieliński, inaczej Dzieczkowicki. I ja się tam w nim też kąpił. Bardzo czysto woda tam jest. Takie tereny piaszczyste. I festyn kamieniołomki. Co my to tu mamy? Generowa ekspozycja obiektów militarnych z okresu II wojny światowej. Schrony Luftschutzsplittersuchstelle. Z terenów Chełmka. No i to są te schrony właśnie. Sobie możemy to bardziej obejrzeć. Ja? Tak. Zabetonowane wszelkie maści, cegły, kamienie, wszystko. Tak
chce stoł, żeby go nie uszczelili. Ja tam chciał wleźć, ale tam jest pełno wody. No. Fajne miejsce. A ja już tu kiedyś był. Tak kamieniołom. Do województwa śląskiego. Do Jaworzna, które tak nigdy w życiu na Śląsku nigdy nie było. Nie jest i nie będzie. Bo to jest dali Małopolska. Jaworzno-Jeleń. Krążą tutaj takie pogadanki, że tu jest kajsi słupek. I my to jademy sprawdzić. Ten tu też chyba na kole jeździ. A to my tu w zasadzie powinniśmy jechać tym chodnikiem, bo tam jest dużo rowerzystów, ale przepisy też mówią, że jeżeli tego chodnika nie ma po stronie, po której jedzie ten rowerzysta, to nie musi tam jechać. Tutaj mamy też taki solidny dom, potężny, pewnie jest pomnikiem przyrody. Jest pomnikiem przyrody, jak najbardziej. Dom przypułkowy Stanisław w Jaworznie. Jest potężny. Sosik kajsi tam huczy. Fliger pewnie, kajś nad chmurami. Ale jest potężny. Dom przypułkowy Stanisław. Ale ktoś tu na rowerze jechał. Baba się zainspirowała. Tam je jakiś słupek. Ale to gazowy. Ja? Kurde, ale tu już będzie raczej ciężko przejechać. I co dali? No tu. No tu, ale nie przejadymy. Chyba, że tam. A to skąd wiesz, że ona tu akurat jechała tam za? Próbujemy może tam. No nie, tam przemszy nie ma, przecież tam ku drodze. No ale to tam pójdzie. Tu jest ścieżka, tu w prawo. No, że tam jest drzewo zwalone. Strum poszedł na dół. W ogóle wiatru nie ma nic, a u nas prawie 80 na godzinę w porywach. Ale ja to sprawdzą i faktycznie pokazywało, że tu nie wieje. Na windy.com.pl. Windy.com, ale to jest czeski serwis. No tak urosło. No tak chyba urosło. Tak urosło.
Wygląda na to, że tak urosło. Samo zdjęcie zrobić. Podziwiajcie się. Tak to urosło faktycznie. Jeszcze atrakcjony. Krzywe drzewo w Jaworznie. No to moment w tej Przemsza, tam jest Śląska Struna, jest zbiornik Imieliński, tu jest Krzypopka, tam nie widać, tu sam Hane idzie i tu mamy austriacki słup graniczny, jest korona austriacko, bardzo dobrze widoczna, pięknie zachowano, nawet z tymi kołkami, z krzyżykiem. I to jest słup 14. Super. Fajnie to zachowane. Tu jest troszkę taki uszczerbiony, ale ta korona fajnie wygląda. Nie gwizdną, ale no, gwizdny... wygląda, że on tak po skosie bardziej. No. Co ciekawe, jest pod kątem w kierunku Przemszy ustawiony. Dziwacznie. Trochę. To coś się mu chyba oberwało z tej strony. A tu. Tu nic nie ma. Z tamtej strony też nic nie ma. Tam jest oczyszczalnia. No to są my jeszcze w Jaworznie. W Małopolsce, nie na Śląsku, a w Małopolsce. Śląsk jest po lewej stronie za rzeką. Żeby nie było, my są po stronie Downej Rzeczpospolitej też, a potem też była Austria od 1772 roku. Słup my widzieli, kołna jest. A jechała tu są ślady. Na Śląsku się jaśni. Tu jeszcze zamroczone troszkę. No ale cisnemy. Tam coś spuszczają ze zbiornika Imielińskiego. Chociaż Dziećkowickiego za chwilę będzie autobana z Niemiec na Ukrainę. Albo z Ukrainy do Niemiec. A4. Bodajże. Tu mamy jakiś most. Coś tu do Przemszy uchodzi. Jakaś Krzypopa, oczywiście śmieci. Jakieś ruły. Ze Śląska do Małopolski. Ona jest za rurami. To będzie woda. To będzie woda. Ruły z wodą. Zagrodzone, żeby nikt nie lost. I to pewnie tu idzie tak jak ta dróżka. Ja ten wodociąg. Tu jest jakiś słup. A to jest po trundzie, po strumie. Ja. Po strumie. Ja. Wynał mamy autobana A4. Co to tam? Ja utrzymanie autostrady jakieś tam stoją. Ja, tam się coś i osunęło. To trzeba to osuwisko tam naprawić.
autobana A4 płatno, wiecznie remontowano. Katowice-Kraków to jest ten odcinek. Czerwony szlak turystyczny. Proszę. Tu my już kiedyś jechali właśnie. Tu już kiedyś rajza była. Wtedy było obiecane, że będziemy poszukać słupków. Na razie tam coś jest, ale to jest po frundzie, po strumie. Czarny szlak rowerowy jest. Ginął. A i po gazie też są słupki. No to jak to zauważymy, to będziemy nagrywać. Są w Jaworznie. Już my są blisko koło słupka 15. Tu pośrednich raczej nie ma. Bynajmniej nic o tym nie wiemy. Stare przejście graniczne tutaj. Droga Mysłowice-Jaworzno. Ja, genau, tu była stara granica. Szlaki rowerowe. A my jademy do słupka. Droga na Oświęcim. Na Jeleń tu jest. Jaworzno-Jeleń. Tu możemy podać lokalizację, bo jest to, co to tam jest, szczelnica? Tam. A to, to ja tam podejdę. No to chodź, ja już nie wiem, co ja już nie rozjedziemy tu, żeby tam podejdę spokojnie, cichaczem, na prywatny grunt, no ale jest słupek widoczny, chociaż tak de facto to ja by go minął i by go nie widział. No moment, tutaj słupek, tam ukryty w krzokach. Ja troszkę się tu tak kręcić na prywatnym terenie nie chcę, ale mamy słupek. Tutaj austriacki jest ładnie zachowany. Robimy mu fota i spadamy stąd. Tu jest taki park Jaworzno-Jeleń. O, tu zrobimy tak. Mamy na tym. Nikt nas tu nie pogonił. Na granicy Jaworzna i Mysłowic. No pewnie, tam jest szlak nawet skręcą. No. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu jest po lewej stronie. A ja głupi. Kurde. A ja głupi nowe opony kupował. Do auta. A tu by znaszał pewnie. Ciekawe, są tu 14 opony do auta, do fiesty. Czternostki. Ci, ale one nie wyglądają na jakieś specjalnie zużyte. Już ktoś? Tylko mają szeroki profil, to nie do naszego auta. Continental. Chociaż. To nie wygląda na jakieś specjalnie zużyte. Kolce co? A nie. Jest jednak trochę zużyte, ale. To one są za szerokie. 185, za szerokie są do naszych. To są 15. Ty, ale tu, co to tu jest? 15 i 16. Coś tu wie. Tu jest jakiś dekiel. Stare koryto Przemszy tutaj mamy. Continental to jest. Jakiś bogaty musiał być. Ale rozumu za groźnie miał. Bogaty. Wygląda na to, że one są
w tym sezonie wyciepane. Tak. Bo nie są zmazane. Nie są stare, nie są zmazane w ogóle. No. Co za podciepy pieruńskie. Blisko elektrowni Jaworzno. Tu chyba nawet jakiś szlak prowadził. Tabliczka jest. Gelindry pomalowali, ale tabliczki już nie. Jakoś ława przez Krzykupa. Ja. Tu jest taka ława. My tam jechali. W terenach przemysłowych, tam jest most na Przemszy, my są z drugiej strony Przemszy, czyli wróciliśmy na Śląsk, słuchajcie. Nie będę gadać w jaki sposób, bo to nie jest zbyt piękne, no ale wróciliśmy w każdym razie na Śląsk. Do Prus. Innymi słowy. Tam pod poprzednim filmem ktoś się doczepił, że pokazywanie austriackich słupów granicznych to jest, to osoby, które to robią, to za bardzo nie mają wiele wspólnego z Polską. Nie wiem, kto aż taki mądry jest, żeby takie bzdury wypisywać. No ale jak widać, idiotów nie brakuje. Tu mamy jakąś fermę z fotowoltaiką. Ogrodzone, kurde. Fest, tu jest zapadnisko na Przemszy. No i co? I co? Bo my nie poprawiliśmy. Fest, bo to zapadą się barzoły. I co? Gdzie to tu jako? To my chyba jednak lepiej mieli tymi betonami jechać. No ale dobra. Jakoś damy radę. Jau! Coś mnie ukuło. No właśnie w koszu. No to dobrze, że tam my i nie, a ty to co to tam jest? Słupek? Tak. Jaki beton? Beton? Nie wygląda na... beton. Było lepiej chyba tam jechać w tamtej stronie. Chcieliśmy na Śląsk. Ale może się to skończyć. Zobaczcie, jak się tutaj Przemsza zapadła. Jakie zalewisko zrobiła. Ani środkówka w połomi. No, tu mamy taką rajza błotno. Nie wiedzieliśmy o tym, że tu taki bajoro będzie. To jest pisane w ryzyko przy tych rajzach pusto-austriackich. Co? Tak to jest. Nie poradzimy. Ale tam muszę zbierać. O, Kaj się będzie wracać. Tam do góry nie pojadę. Ok.
zapadlisko jak piorun. Dobrze, że ją galut nie kłał. Wziąłem specjalnie zasrane galoty, żeby nie musieli ich dwa razy prać. No wiecie, trzeba oszczędzać szum, woda, wszystko. Nie ma lekko. Trzeba zasranych galotach jeździć. No to kajby to jechać. Na Katowice, na Bielsko-Biała, Cieszyn, no to są nasze tereny. Łódź, Warszawa to nie nasze tereny. Czyli skrzyżowanie A4 z S1. Na lotnisko Pyrzowice, 500 metrów do zjazdu. Dobrze widział, że jest płot między drugą a autobanem. Granica Mysłowice-Jaworzno. Tu miała być słupek 16. Nie ma tego słupka. Nie widzimy go. Tu kończymy. Kończymy Tarajza przy autobanie. Tam za nami widać radiowo-telewizyjne centrum nadawcze Kosztowy w Mysłowicach, a my tutaj kończymy eksplorację starej granicy w tym miejscu. I po lewej stronie mamy Dawno, Celnica, Dobry Czol, a my są w Jaworznie, czyli w Małopolsce, jak ktoś nie wie, Galicja Dawno. Stara Celnica. Tam po stronie Mysłowic też jest. Ulica nad Przemyślą, następna rajza, jeśli chodzi o granicę, będzie tu się zaczynać. Stary obiekt. Ty, ale tam urbex wyszło zrobić, kurde. Ja to muszę sfotografować, ten obiekt. Elektrownia Jaworzno. Tak, tak blisko jeszcze Chin nie był. No, tu jest rejon elektrowni Jaworzno. Bardzo fajną trasę my odkryli. Odkryliśmy bardzo fajną trasę. Tam po prawej stronie mamy to zapadlisko Przemszy. Tak, są my w Chełmku już, jademy na Zotku aucie. Leje jak z cebra, fest leje. I my tak jademy od Jaworzna. Mokro jak diabli, rowery uświnione. Ale nie dalimy się deszczowi. No i leje, leje, leje. Widać, leje fest. Mokre wszystko. Są my przy Lidlu. W Chełmku Lidla nie widać. 40 ponad kilometrów deszczu. Leje nam od momentu zakończenia eksploracji granicy. Na granicy Mysłowic i Jaworzna. Tam my jechali fest w deszczu, cały czas w deszczu, ale się udało, jak widzicie. Także mam nadzieję, że za niedługo widzimy się już na nartach, bo przyjdzie zima, a więc trzymcie się i do zaś.